E-mail taki dostałem. Szanowny panie, to do mnie. Anvil S.A., jedyny producent polichlorku winylu w Polsce, organizuje konferencję tworzyw sztucznych, tu data. Gośćmi są najwięksi gracze na rynku PCV w Polsce. Chcielibyśmy, aby pan zaszczycił nas swoją obecnością i zechciał wygłosić referat podczas konferencji. No, czemu nie? Jako człowiek niewymuszonej kultury i flowu na bajerze mogę powiedzieć parę słów o polichlorku poważnym graczom PCV. W sumie to nie dziwię się tej propozycji, gdyż jestem powszechnie znanym teoretykiem wszystkiego. Nawet moje drugie imię to Marian. No w każdym razie organizatorzy chcą ustalić tematykę mojego wystąpienia. Ja nie wiem, no może coś o linoleum? No w każdym razie w swoim referacie przedstawiłbym ogromne znaczenie polichlorku winylu, który obok innych tworzyw sztucznych, takich jak peleryny, konserwy, celebryci, stanowi o naszej sile w budowaniu trwałych podstaw naszego plastiku. W kolejnej części referatu, po powiedzeniu parę takich niezobowiązujących anegdot, żeby rozładować temat, zająłbym się zagadnieniem dalszej popularyzacji polichlorku wśród mas. No, powiedziałbym, czym się go najlepiej zakąsza, czym najlepiej popija i na koniec wyraziłbym nadzieję, że polichlorku w winilu nigdy nam nie zabraknie i życzyłbym wszystkim dużo winilu w życiu prywatnym, zawodowym oraz na niwie sportowej. Natomiast co do prośby organizatorów o podanie oferty warunków handlowych, to kurczę, nie wiem, nie wiem, po ile chodzi teraz polichlorek w winylu. No może powiem tak, dogadamy się plus VAT. No. Jeśli oczywiście ten mail to nie jest pomyłka. No, a chyba nie, no bo ja...